Po raz kolejny odwiedziłam Kruszwicę. Od 3 dni trwa impreza kulturalna Lato w Parku Nadgoplańskim. Obecnie znajduję się nad jeziorem Gopło, gdzie odbywa się konkurs wędkarski o Puchar Gopła. Startuje w nim 36 zawodników. Za moment przenoszę się na plac przy Mysiej Wieży, gdzie będzie można popróbować regionalnych potraw. A także będzie tam kiermasz, gdzie będą prezentowane wyroby artystyczne i hafciarskie. Gościmy dzisiaj na 13. edycji imprezy plenerowej Lato w Parku. Jest to impreza organizowana przez Nadgoplański Park Tysiąclecia. Nadgoplański Park to jest jedna z wielu form ochrony przyrody. Jest to park krajobrazowy. Celem naszym jest popularyzacja ochrony przyrody i popularyzacja zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska. Naszym zadaniem oprócz chronienia przyrody jest również edukacja. Dzisiejsza impreza jest właśnie taką imprezą edukacyjną, ponieważ czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Jeżeli dziś nauczymy się segregować butelki i chronić środowisko, nauczymy to małe dzieci, to później zbierzemy tego plony. Park krajobrazowy jest formą ochrony przyrody, która jest otwarta na ruch turystyczny, dlatego zachęcamy wszystkich ludzi, turystów, mieszkańców Kruszwicy, okolic, po to, żeby korzystali z środowiska, korzystali z przyrody, ale w sposób rozsądny. Dziś między innymi jest akcja, w której pobieramy od mieszkańców butelki. Kto przyniesie 10 butelek plastikowych, otrzyma od nas jedno drzewko. To jest właśnie ta edukacja. To jest między innymi segregacja butelek, segregacja odpadów. Gopło ma czym się pochwalić, ponieważ tu występuje wiele gatunków ptaków, ponad 180 gatunków, z tego 150 gatunków lęgowych. Są to najczęściej ptaki wodno-błotne, ale występują również gatunki typowo lądowe. Bogata szata roślinna, to jest 700-770 gatunków roślin naczyniowych, często unikatowych w skali naszego kraju. Nasza działalność to również
bezpośrednia, czynna ochrona przyrody. Dopilnowujemy, aby nie powstała dzika zabudowa, opiniujemy wiele inwestycji, robimy tak, aby te inwestycje były jak najbardziej, jak najmniej szkodliwe dla naszego środowiska. Dzisiejszą akcją chcemy, już 13. edycją tej akcji, chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców Kruszwicy, mieszkańców okolic, mieszkańców powiatu i turystów, którzy tu są czasami dość przypadkowo, aby przyjeżdżali nad Kruszwicę, aby tu nad Gopem ładowali swoje akumulatory wewnętrzne, aby później mogli rzucić się naładowani w wir życia, bo przecież każdy z nas, czy to dyrektor poważnej firmy, czy zwykły robotnik, potrzebuje kontaktu z przyrodą, bo bez tego kontaktu trudno nam się żyje. Źle się żyje w mieście, kiedy najbliższym widokiem jest blokowisko czy ściana budynku sąsiada. Tutaj mamy nieograniczoną przestrzeń, piękną przestrzeń wodną, 9. co do wielkości jeziora w Polsce, o długości 25 km. To jezioro jest dla ludzi, dla turystów. Z tego jeziora w sposób rozsądny trzeba korzystać i do tego wszystkich serdecznie namawiam. Każdy miód na coś innego. Rzepakowy na sprawy sercowe, krążeniowe, lipowy na, typowo na przeziębienia przeciwgorączkowo, słonecznik i nawłoć przy nadciśnieniu, przy problemach z żołądkiem, także można by wymieniać bez końca. A ten biały to jaki? To jest właśnie kremowany, ale to jest kremowany miód. To jest taka teraz nowa sprawa. To się nie spotkałam tak, z kremowanym. Bo miód, który się skrystalizuje, jest taki w słoiku twardy, prawda? Łyżkę sobie można wygiąć, żeby go wyciągnąć. My mamy takie urządzenie, które nazywa się kremownica. To jest na zasadzie takiego dużego miksera, który miksuje i rozciera te kryształki miodu. On jest taki fajny w konsystencji, nigdy się już nie zrobi twardy jak skała. Można sobie zimą spokojnie smarować na chlebek. Mniej więcej taka konsystencja jak Nutella jest. Jak Nutella. Ale kolor ma zawsze taki biały? Jest jaśniejszy, no bo to powoduje to rozstarcie tych kryształów. No powoduje, że to światło inaczej się To jest ten sam miód. To jest lipa, nie krystalizowana, nie kremowana, to jest kremowana. Zawsze jest jaśniejszy. Bardzo dzieci lubią kremowany miód, bo jest taki jak trochę jak kogel mogel. Taka konsystencja inna, tak, nie? Taki apetycznie wygląda. Ja lubię. My jesteśmy z Wielkopolski, mieszkamy koło Goliny w takiej małej miejscowości Lubiecz. Zapraszamy. Wodoń wiejski Łowiczyk, a gmina Wątkowa. Co mamy dobrego? Paszteciki z grzybami, z kapustą, krokiety, roladę z łososiem, żurek, bigos, różne ciasta, chleb ze smalcem, z ogóreczkiem tradycyjnie, pierożki. Żurek. Żurek, tak. Żurek. Nalewki. No nalewki i różne właśnie naleweczki. Proszę bardzo. Tak, moje. Stanisław Masłowski z Kruszwicy. Za mną te rzeźby, to moja praca. Turyści, wycieczkowicze wolą kupić sobie taką pamiątkę ręcznie wykonaną, związaną z Kruszwicą, że był w tym regionie, aniżeli kurczę taką masówkę wyciętą i tam pisakiem podpisaną i takie rzeczy. A ostatnio na następny rok, jak będzie lato w parku, to przedstawię cały zestaw swoich prac w drewnie wykonanych i związanych ze wsią, bo ta tradycja zanika. Mam tu jedną figurkę kurczę związaną ze wsią, gdzie noszono wodę. Studnia była w jednej miejscowości, na przykład w danej wsi, i wszyscy gospodarze nosili sobie wodę właśnie na takich szondach. A ja przedstawię całą tradycję ze wsi, żniwiarzy, jak masło było robione w kiżynkach, różne rzeczy, wiejskie kobiety, ich trud przedstawię w rzeźbach, bo ta tradycja zanika i na pewno za rok będzie masowa wystawa moich prac związanych ze wsią. Na obrzeżu, w środku, w Mysiej Wieży, panoramę Kruszwicy rzeźbiłem.
I mam jeszcze taki pomysł, żeby wyrzeźbić, i jeżeli gmina mi to udostępni, to chciałbym wyrzeźbić poczet króli, wszystkich króli polskich, jacy byli za panowania. W rzeźbie od 7 roku życia. Po prostu z tym trzeba się urodzić. Tego się trudno nauczyć. Prowadzę pasiekę 80-dniową, syn mój ma 70 rodzin, także mamy razem 150. Pasieki wędrowne, wędrujemy po Kujawach w rejonie powiatu inowocowskiego, gminy Gniewkowo, gmina Rojewo, gmina Dąbrowa Biskupia. W tym roku pozyskaliśmy miód rzepakowy, miód akacjowy, akacjowo-lipowy, lipowy. Byliśmy na uprawie faceli i na uprawie gryki. Pasieka wędrowna, to znaczy, że przenosimy się z miejsca na miejsce, przewozimy pszczoły bardzo blisko plantacji roślin miododajnych. W tym roku byliśmy na festiwalu smaków w Grucznie koło Świecia i za miód z sadu jabłoni uzyskaliśmy wyróżnienie. Miód z sadu jabłoni bardzo trudno jest uzyskać, w tym roku uzyskaliśmy go tylko dlatego, że wymarzły rzepaki zimowe i pszczoły miały do wyboru tylko i wyłącznie kwiaty w sadzie, gdzie wystawialiśmy pasiekę w sadzie 24-hektarowym jabłoni. Komisja oceniająca uznała, że bardzo wyraźny smak jabłek, miód o charakterystycznym, silnym zapachu i silnym smaku jabłek. Po odejściu na emeryturę w zawodzie nauczycielskim, czyli można się zawieźć na całe życie, prawda? I dostałam, w tej chwili mam 1300 zł emerytury, a że się nudzę, no więc wzięłam się za coś, co mi sprawia wielką przyjemność. Generalnie moja sprawa taka najważniejsza to są malowanie na wydmuszkach. To nie nazywam tego pisankami, bo to nie jest pisanka, to nie jest ani ludowa sztuka, ani żadna. Przenoszę bardzo często, na przykład, no to jest akurat pejzażyk jakiś taki, to jest moje, ale jajka nie są fotogeniczne, dlatego że jest obłe i bliki i tak dalej. Tu jest na przykład Święty Hubertus. To jest na przykład taka 3 obrazy z reprodukcji Chełmońskiego, Babie Lato. I obrócę w jednej ręce. No, oczywiście słynne i piękne żurawie. I do kompletu, co by było sielsko, bociany. No, to są wydmuszki strusich, ja oczywiście muszą być, to jest akurat Vincent van Gogh. Spreparowane dobrze, żeby tam żadnego smrodku nie było, bo wiadomo, to są 3 obrazy Van Gogha. A to jest o treści takiej wielkanocnej. Więc ten tytułuje i ziemię ronię jak łzę nad wszechświatem. To tak akurat mi popasuje do tego. No, ogrójec. Ten też taki. Chrystus zmartwychwstały, ogrójec i według Chrystusa na krzyżu de la Croix. Nazywam to ikony, no ikonowate, troszeczkę inaczej potraktowana, no więc nie w tej takiej konwencjonalnym prostokącie deski, inaczej przygotowuję. Bardzo mi w tym pomaga na przykład kornik, gdzie usiłuję, staram się pozyskać deskę taką, gdzie już popracował na niej kornik. To wszystko jest naturalne, to nie było dłutem nic ruszone. Przepiękna sprawa, on się tutaj tak nadrukował. No warto to po prostu wykorzystać. No niech pan sam powie, czy nie jest piękny ten kornik. A ja tylko się troszeczkę dołożyłam z farbką.
Ale zaraz sobie przyjadę, nie? A ta jest surowa. Tutaj jest. Tak, chyba.